Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Jak być może moi drodzy wiecie, coraz bardziej realna staje się wizja organizacji w Polsce walki o trzy mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej pomiędzy Aleksandrem Usykiem i Danielem Dubois. Andrzej Waślewski zdradził ostatnio nawet, że rozważana jest już w tym kontekście konkretna data i lokalizacja. I mowa tutaj o 12 sierpnia i stadionie miejskim we Wrocławiu. Andrzej dodał przy tym, że w kwestii możliwości organizacji tego pojedynku w Polsce jest optymistą. Jeszcze więcej informacji w tym temacie ujawnił w rozmowie z ukraińskim portalem champion.com.ua Aleksander Krasiuk, czyli menadżer Aleksandra Usyka. No i zacznijmy w ogóle od tego, jakie są warunki, by ta walka Usyk kontra Dubois mogła się odbyć w Polsce. No tutaj opcje są dwie. Albo ekipa Usyka namówi promotorów Dubois, czyli Queensberry Promotions, by tę walkę w Polsce zrobić, albo, to jest druga opcja, wygra z Brytyjczykami przetarg, przy czym sygnały płynące tutaj ze strony ukraińskiej, w tym samym zresztą tonie wypowiadał się ostatnio Andrzej Waślewski, są takie, że te rozmowy z wyspiarzami idą jak po grudzie, więc lepiej po prostu pójść na przetarg, który to przetarg, przypominam, zaplanowany jest na 25 maja. Alex Krasiuk w tym wywiadzie, o którym Wam tutaj opowiadam, został zapytany o to, w czym się aktualnie nie zgadzają z Queensberry Promotions, jaka jest kość niezgody, no i odpowiada tak. Oni mają umowę na wyłączność telewizyjną z brytyjską grupą kanałów BT Sport. Jeśli dojdziemy do porozumienia z ekipą Dubois, to jedynym kanałem, który będzie mógł transmitować tę walkę w Wielkiej Brytanii, będzie BT Sport. A nam takie rozwiązanie nie odpowiada, bo oprócz BT Sport na rynku są inni potężni gracze. Sky Sport, serwis streamingowy DAZN, no i my chcemy wybrać tego partnera telewizyjnego, który zaoferuje najlepsze warunki finansowe. A co Alex Krasiuk mówi o walce w Polsce, o możliwościach organizacji tego pojedynku w Polsce? Mówi tak. Chcemy zorganizować pojedynek we Wrocławiu na tym samym stadionie piłkarskim, na którym we wrześniu 2011 roku Witalij Kliczko boksował z Tomaszem Adamkiem. Lokalne władze są zainteresowane organizacją tej mega walki w swoim mieście. Zainteresowanie wykazuje też prezydent miasta. Chcemy zorganizować nie tylko imprezę sportową, ale też wielki festiwal, w ramach którego będziemy realizować charytatywne projekty pomocy Ukraińcom. Obecnie w Polsce mieszka około 3 milionów Ukraińców i setki tysięcy w sąsiednich krajach europejskich. Usyk nie walczył na Ukrainie od 2015 roku. Teraz niestety z wiadomych względów nie ma takiej możliwości, ale zorganizowanie walki, w której Usyk boksowałby jak u siebie, to nasz wieloletni plan, więc chcemy go zrealizować w ten sposób. Nie zapominajmy też, że to właśnie w Polsce Aleksander Usyk zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski w roku 2016. Krasiuk zagadnięty o finanse w Polsce, no bo wiadomo, Polska to nie jest Arabia Saudyjska, nie ma tutaj tych setek milionów na walki bokserskie. Krasiuk odpowiada tak. Jeśli mówilibyśmy na przykład o organizacji walki w Londynie, to oczywiście nie zgromadzimy tam tak dużej liczby Ukraińców jak w Polsce. Ukraińcy potrzebują wiz, aby odwiedzić Wielką Brytanię, a my chcemy, żeby jak najwięcej naszych rodaków było na takim pojedynku. Wszystkie inne elementy komercyjne, jak sponsoring i prawa telewizyjne, są stałe, więc spodziewamy się tutaj mniej więcej takich samych wpływów, jak gdyby walka odbywała się w Londynie. O jakich tutaj kwotach mówimy konkretnie, bo takie też pytanie padło, ile mogłaby kosztować ta walka Usyk kontra Dubois w Polsce. Według Alexa Krasiuka nie byłoby to więcej niż 10 milionów dolarów. Według Krasiuka w przypadku organizacji tej walki we Wrocławiu można by także liczyć na wsparcie dużych polskich firm, no i cała ta impreza mogłaby się też przyczynić do promocji sprawy ukraińskiej, czyli miałaby taki wymiar ponadsportowy. Jeszcze taka techniczna uwaga co do przetargu, który Alex Krasiuk tutaj wspomniał. W przypadku przetargu muszą zostać wskazane trzy potencjalne lokalizacje walki, no i prawdopodobnie znajdą się w nich Polska i Arabia Saudyjska, o której Krasiuk także wspomina. Także jak sami słyszycie, ta walka Usyka w Polsce o trzy mistrzowskie pasy ciężkie, do tego jeszcze pas magazynu The Ring z Danielem Dubois, to nie jest tylko takie czcze gadanie i wymyślanie, to jest konkret, sprawa wydaje się mega poważna. No i 25 maja powinniśmy wiedzieć więcej, bo na 25 maja zaplanowany jest przetarg na walkę Usyk kontra Dubois. Oczywiście do tego momentu jeszcze obie strony mogą się dogadać, no ale z tego co tutaj słyszymy, czy od Krasiuka, czy od Andrzeja Waślewskiego, raczej te negocjacje owocne nie będą. Od siebie dodam jeszcze tutaj, że idealnie byłoby na takiej wrocławskiej karcie dorzucić na przykład walkę Mateusza Masternaka o pas IB w wagi cruiser, czy to z Jayem Opytają, który na razie ma problemy z opuszczeniem Australii, oficjalnie zgłasza kontuzję, czy też z Richardem Riakpor, jeśli federacja IBF podjęłaby jakąś decyzję i na przykład pozbawiłaby tytułu Jaya Opytaję. Jeszcze dodatkowo można by tutaj wstawić występ Fiodora Czech.
Kaczyna, czyli urodzonego na Ukrainie prospekta wagi średniej od lat, związanego już z Polską. No, z taką wizją piękną was zostawiam. Usyk kontra Dibła na stadionie we Wrocławiu, do tego Masternak opas IBF i Fiodor Czerkaszyn. Do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno.